Dzień dobry, cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Słuchajcie, ledwo co się w sumie ogarnąłem tak na dobrą sprawę, bo zapomniałem totalnie, że nie mam nagranego na dzisiaj odcinka, a wczoraj, czy w sumie można powiedzieć dzisiaj jeszcze w nocy był live'ik z horrorka i tam trwał do pierwszej coś w nocy, nie wiem, w każdym razie położyłem się dopiero gdzieś chyba o trzeciej i wstałem gdzieś tam po... 8:15, nie patrzyłem dokładnie na zegarek, wiem, że coś po 8 na pewno. I tak sobie siedzę i zapomniałem, że kurde nie ma odcinka, także słuchajcie, odcineczek jest tutaj, jak słychać oczywiście Hulk sobie mruczy, burczy, bo to jest oczywiście, no bo to jest Hulk, wiadomo o co chodzi. I słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem, jak już możecie po tytule widzieć, Wiedźmina, dokładnie tak, ponieważ no chcę zrobić... stworzyć jakkolwiek Wiedźmina, przypominającego posąg Wiedźmina po prostu. Co prawda to nie jest oczywiście super łatwe i jak na razie możecie spojrzeć, tak to po prostu wygląda. Ma oczywiście swoje tutaj kozaczki, tutaj paseczek, tu można by ten paseczek ewentualnie poprawić. Tutaj ma taki, można powiedzieć, taki sznur, nie sznur, tylko taki, no wiecie, że trzyma tutaj gdzieś sobie miecze, które też gdzieś z tyłu będzie trzeba, kurde, dorobić. Oczywiście musiałem spaść do wody, bo czemu by nie. Także ogółem roboty jest tutaj dosyć sporo. No i jakby to do końca zrobić, nie mam pojęcia. W każdym razie trzeba najpierw schować kilka rzeczy do skrzyni, ponieważ chcę tutaj oczywiście najpierw zrobić tą głowę, a nie mogę zrobić głowy, bo nie mam za bardzo kości. Tutaj jak widzicie, oświetlone zostały posągi na ostatnim live'iku. Ten zapis chyba już macie go, czy go jeszcze nie macie? On chyba będzie gdzieś później dzisiaj, albo wleciał już teraz, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że raczej go wrzucę później niż wcześniej. Ale będzie naprawdę 6-godzinny stream, który wczoraj miał być 2-godzinnym, a wyszedł 6-godzinny. Dobra, tutaj sobie schowamy te bloki, których teraz po prostu nie będę potrzebował do budowy w żadnym wypadku. I lecimy sobie na takie mini polowanko na szkielety, póki oczywiście jest noc. Tej nocy nie jest jakoś dużo, ale mając fajerwerki możemy się tutaj szybko dostać do takich dużych terenów. I miejmy nadzieję, że troszeczkę tych szkieletów sobie tutaj upolujemy. Dobra, tu na razie nie widzę. Na pustyni raczej coś powinno być. Pewnie już jednego szkieleta przegapiłem, nieważne. Polecimy sobie gdzieś tak dalej na pustynię i będziemy szukać szkieletów. Dobra, tutaj mamy jednego szkieleta. Czemu on się pali? Nie mam pojęcia. Czemu ty żeś się palił, ziomuś? Okej, dobra, jedna kość będzie, spoko. No trzeba tutaj trochę, że tak powiem, uzbroić się w cierpliwość i zobaczyć, czy jakiś szkielet się tutaj akurat zrespi, czy mu się będzie chciało tak naprawdę. Najbardziej, co by mi się przydało w takiej sytuacji, spawner szkieletów, nie? Jak znajdę gdzieś jakiś spawner szkieletów, to muszę pamiętać, żeby za wszelką cenę po prostu nie rozwalać tego spawnera, tylko go sobie oznaczyć. A, deszczyk pada. Żeby go sobie oznaczyć i po prostu móc czerpać kości. Także, no, powiem szczerze, dobra, tam widzę szkieleta, tu widzę szkieleta. Także nie jest najgorzej, z tym, że niedługo sobie wstaje dzionek. Oszczędź ty, daj się walnąć, ty mendo jedna. Wstaje dzionek niedługo, także to jest dosyć przerąbane. Jeszcze bym sprawdził ogólnie tą piramidę, bo ja zazwyczaj z piramidy właśnie tam kości za bardzo nie brałem. Czasami gunpowder brałem i tak dalej. Można by było sprawdzić chociażby, czy być może kości nie zostały tam zostawione, bo tak mi się wydaje, że ja bym mógł raczej zostawić, bo uznałbym, że raczej mi nie są potrzebne i w ogóle, także musimy wykorzystać tyle, ile mogę, ponieważ potrzebuję białej terakoty do oczywiście budowy Wiedźmina. Dobra, tu się będą szczelać, ja tu sobie podbiję tego, teraz pobiję sobie, ten się szczela z tym, to ja sobie uderzę tego. Dobra, teraz sobie uderzę tego. Ha! Jeszcze mnie szczelił, dobra, spłonął, onara. Dobra, jestem pobity, ale nie najgorzej. Tam jeszcze widziałem szkieleta jakiegoś, halo, jest jakiś szkielecik, dobrze. Nie, to nie jest szkielecik, Boże, wypadało mi się. Dobra, 11 kości, no to i tak nie jest najgorszy wynik, jak na tak krótką noc. Ale jeszcze idę zobaczyć, czy w tej piramidzie nie ma, bo mi się wydaje, że mogłoby być tam w tej piramidzie. Muszę mniej więcej pilnować czasu odcinka, no jest teraz już po 11, jeszcze zanim nagram odcinek, zanim on się wrzuci, to też troszeczkę potrwa, aczkolwiek mam nadzieję, że uda mi się tutaj
ogarnąć. Poczekajcie, bo ja tutaj słyszałem, jakby creeper łaził, ale chyba nie, dobra. Zobaczmy, czy ja tutaj zostawiałem być może kości. Niestety, obawiam się, że nie. Dobra, no to wydawało mi się, że zostawiłem, ale jednak Liaj to pozbierał normalnie. Dobra, czekaj, tu trzeba się wbić pod górę. I jeszcze pod górę, dobra. No to w takim razie, cóż, wychodzimy stąd, nie ma co tutaj siedzieć i mój domek jest w stronę, moment, no właśnie, którą stronę, czekaj, tu mamy jeszcze szkielety, które sobie płoną, dobra, i tu mamy ten teren rozkopany i tu była ta piramida, Boże, ja się teraz totalnie zgubiłem, a wydaje mi się, że to będzie w tamtą stronę, czekaj, koordynaty bym musiał zobaczyć, 3000, tak, to będzie raczej w tamtą stronę, dobra. Raczej w tamtą stronę, nie? Tak, dobrze, o Jezu, już przez chwilę myślałem, że totalnie zabłądzę i nie dam rady. Dobra, no 11 kości musi mi niestety starczyć. 30 parę tutaj sztuk mączki kostnej. No to w sumie nie, no to tej terakoty to można zrobić w sumie ze 2-3 staki być może. Więc na samą głowę powinno mi starczyć. Włosy tego Wiedźmina nie będą białe raczej, tylko jasno szare, chociaż w sumie z drugiej strony białe bardziej by oczywiście pasowały, bo białe, żeby siwe i tak dalej, a poza tym dużo elementów jasno szarych i tak w tym posągu będzie, więc prawdopodobnie zrobimy to jednak tak, że więcej po prostu białego będę potrzebował, dlatego na pewno tego Wiedźmina dzisiaj powiedzmy nie skończymy, ale chciałem go wam mniej więcej po prostu zaprezentować, ile po prostu będę w stanie, tego po prostu wam zaprezentuję. Dobra, zobaczmy, gdzie ja mam tutaj. Terakota była tam. Terakota była tam. Obok tutaj. O ile ja tu jeszcze mam terakotę w ogóle. Haha. Powiem szczerze, że nie widzę żadnej. Tu jest wszystko konkret. Terakoty już chyba nie mam tak w ogóle. Więc to jest trochę przerąbane. Bo nie mam, serio, nie mam nawet tej. O kurde. No dobra, to w takim razie bierzemy to, co mogę oczywiście, czyli wiadomo, tam szare, ciemnoszare, niebieskie, czarne i tak dalej. Czerwonego raczej nie potrzebuję, szarego więcej, ciemnoszarego, czy tam szarego, jasnoszarego, no jak zwał, tak zwał, dobra. I spróbujmy zrobić to, co mogę, bo za dużo na pewno nie zrobię, ale zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Czekajcie, no jak chcę, ja chcę to zrobić tutaj tą taką klatę i górną część jego i tak dalej, więc podejrzewam, że zrobię podobnie tak, jak było w przypadku Hulka, aczkolwiek tutaj jest ten problem. Jezu, strasznie mnie denerwuje, jak pada deszcz w Minecrafcie. Nie wiem, czy macie to samo, ale mnie strasznie irytuje, jak pada deszcz, bo to zasłania mi tak niesamowicie dużo ekranu, że ja nie mogę się cieszyć, kuźwa, budowaniem czegoś, tylko ja się muszę patrzeć na, kuźwa, kupi deszcz. A najgorsze jest to, że chyba jest środek dnia, więc nawet się nie przekimam. No przecież, no bo po co mam się przekimać, żeby, kuźwa, ładnie wyglądało wszystko, tylko musi być, kuźwa, deszcz, który mnie będzie irytował. No niestety, tak to jest. Nie można mieć wszystkiego, zazwyczaj wszystko jest do dupy. Dobra, zbudujmy, co możemy zbudować, będzie dobrze. Ja się skupię teraz i zbuduję coś dobrego, miejmy nadzieję. No, chciałbyś, kuźwa, Liaj, ale na pewno nie zbudujesz, nieważne. Jak cię, kuźwa, ciulu, zbudować, to ja nie wiem. Bo szczerze mówię, to jest jeden z najtrudniejszych projektów tutaj z tych wszystkich posągów. Nawet, kuźwa, szereg był łatwiejszy. No tutaj będzie trudniejszy, bo jeszcze włosy muszę dorobić. Ale to jest najtrudniejszy tutaj projekt, nie? Naprawdę, autentico. Okej, okay, spróbujmy zrobić tak. Spróbujmy zrobić tak, tutaj sobie jakby tę ręce, to damy sobie tutaj więcej tego i owego. Tutaj sobie normalnie to rozbudujemy, czekaj, bo tu muszę się, kuźwa, podbić. No właśnie, to jest ten problem z budowaniem czegokolwiek na survivalu, że zawsze się trzeba gdzieś podbić, podbudować, nie możesz po prostu sobie, kuźwa, podlecieć i zrobić, a to by tak niesamowicie przyspieszyło pracę. No ale nie, zdecydowałem, że gram na survivalu i będę grał na survivalu, koniec, kropka, kuźwa, nie będzie używania tutaj innych rzeczy. Dobra, i to będzie teraz tutaj. Teraz sobie, kuźwa, tu zlecę, dobra. Coś, kuźwa, za daleko to zrobiłem. Coś mi się wydaje, że ja to tak skiepściłem trochę. Oj, bardzo skiepściłem. Bo nie o to do końca mi chodziło.
Chodziło mi, żeby tutaj... Nie, nie to. Chodziło mi, żeby tutaj było na dwie kratki, ale żeby było jedno kratko dalej. No wiecie, ręce takie normalnie na dwa. I teraz nie pamiętam, jak ten Wiedźmin tu był zrobiony. Wiem, pamiętam, że miał tutaj białe jakby rękawy. Zdjęcie powinienem sobie odpalić. Czekajcie, ja sobie odpalę zdjęcie. Ja miałem tutaj zdjęcie mniej więcej ogarnięte, żeby sobie tutaj... Czekajcie, gdzie to jest? Tu będzie to. Tak, odpalę sobie, będę miał. Dobra, wracamy. Elegancko. He. No ma takie napierśniki takie i w ogóle, no powiem szczerze, że naprawdę, no to jest very hard budowla. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak duże problemy będę miał z tą budowlą. No ale tak to jest. Liaj zazwyczaj przelicza swoje umiejętności. I pewnie powstanie wielka szara kupa zamiast kuźwa coś, co będzie przypominać Wiedźmina. No ale nieważne. Dobra, tutaj sobie oczywiście zrobimy, czekaj, bo to jest light grey, tak. Light grey oczywiście. Na dwa myślę. Tu jest rękaw i teraz jeszcze oczywiście trzeba zrobić jakby rękawice. Rękawice ustaliłem na live, że będą właśnie koloru niebieskiego, czyli robimy sobie tutaj. I robimy sobie tutaj i to jest jakiś pasek, nie? Dobra, okej, okay, to wygląda całkiem spoko. Jest ta rękawica, jest ten. Dobra, to nawet mnie się podoba, muszę przyznać. Jak ta minimalizm, który tutaj w tych posągach oczywiście jest. Bo oczywiście przypominam po raz kolejny, że te postacie nie mają wyglądać jeden do jeden jak dane rzeczy i tak dalej, dane, Boże, postacie i tak dalej, tylko mają przypominać przede wszystkim te postacie. I tak jak może sam tułów i tak dalej może się będzie bardziej kojarzył z jakimś, może nie wiem, rycerzem po prostu czy coś, tak oczywiście całość, jak już się uda zrobić, wiadomo, te długie siwe włosy i tak dalej, jeszcze jakiś pewnie miecz na plecach, to podejrzewam, że wtedy faktycznie będzie wyglądał o wiele lepiej. Dobra, no to trzeba poprawić, tutaj trzeba ten pasek, myślę, poprawić, żeby on był sobie tutaj o w ten sposób dokładnie. Tu można nawet zrobić coś takiego, żeby tu była taka klamra, nie? O, to będzie nawet spoko. Dobra, tu będzie taka klamra. Tu będzie to i tu można na przykład dać w ten sposób, żeby tu była taka większa ta klata. Teraz idźmy sobie do góry. Idźmy sobie do góry. I zróbmy mu tutaj bardziej obudowane to wszystko, nie? Żeby on miał tutaj te takie napierśniki. I z tego można zrobić jasno szarego, czyli tak tutaj można zrobić. Zajebiście, że ja zawsze muszę spaść, no już w mordę kopane, no. Mam mało fajerwerek, nie mogę sobie za bardzo polatać, będzie trzeba też popolować na creepery, ewentualnie zrobić fajerwerek z tego, co mam. Dobra, idę tutaj i nie spadaj, żeluju, bo chcę zrobić coś takiego. I tutaj robić coś takiego, że to będą takie te... Te takie, nie napierśniki, Boże, tylko no takie ochraniacze, no nie wiem jak to się nazywa poprawnie, nie? Ale po prostu mają tutaj oplatać, że tak powiem, właśnie częściowo barki, tak? To na pewno, bo ręce niby też tak troszeczkę tam oplata, w sensie tutaj troszeczkę dalej, ale ja to robię tak, jak już mówię, minimalistycznie, więc nie będę tutaj szalał z tym. Dobra, z tyłu by trzeba było pokminić tutaj, żeby on też tutaj miał tak... No tu będzie połączone szary, jasno, okej. Tu można zrobić ciemno-szary, nie tutaj, tylko tutaj, dobra. Tu sobie na razie to postawimy, to bym sobie zebrał, bo każdy blok się kuźwa liczy. To se rozwalę, bo tego nie potrzebuję. Teraz idziemy sobie tutaj dalej. Tu jest skos, skos, skos i jeszcze by się przydało... Skos, dobrze. Tutaj lecimy sobie dalej. Tutaj. I tutaj oczywiście by trzeba było też tak zabudować. Czyli tutaj, to jest tutaj, dobra. Tu się zgadza. Musiałbym jakoś tutaj niżej przejść. Dobra. To sobie rozwalimy. To sobie rozwalimy i tutaj lecimy dalej. To będzie tutaj. Tu by się zgadzało i będzie jeszcze tutaj. Tu można to jeszcze tak poszerzyć trochę. O, tu będzie na 3, poczekajcie, bo się pomyliłem. 3, tu jest na 4 jakby, nie? Dobra, to tego rozwalimy. O, będzie tutaj i tutaj, to się zgadza.
Tu można mu zrobić taki jakby, on ma taki jakby kołnierz, czy ma tak po prostu taki, jest taki zbity tutaj, nie? Więc ja bym tutaj zrobił coś takiego. O. Takie coś, że on ma taki z tyłu taki jakby, nie wiem, czy to kaptur można nazwać, czy co tam innego. No i tutaj oczywiście by trzeba było potem zaczepić miecz jakoś, nie? Z tym mieczem też będą problemy, więc na razie tym mieczem się raczej zajmować nie będę. Przede wszystkim chciałbym zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądać, jak jest to zrobione teraz. Wydaje mi się, że powinno być w miarę okej. Okay. W miarę okej okay powinno być. Mam 3 fajerwerki, więc poświęcę oczywiście i pokażę wam z góry, jak to na razie będzie wyglądać. Okej, okay, wygląda spoko. Czekajcie sobie tak, o. Dobra, jest tutaj zabudowane. Tu faktycznie trzeba by było to poszerzyć, żeby to faktycznie wyglądało jak taka zbroja, więc to można faktycznie tak zrobić. Więc lecimy tutaj i lecimy tutaj, tak jakby to zaokrąglimy, bo dzięki temu faktycznie to będzie poszerzało jeszcze bardziej tą jego sylwetkę i będzie dawało taki efekt fajny tutaj takiej właśnie zbroi, nie? Więc to akurat można faktycznie zrobić. Myślę, że jakoś źle to wyglądać nie będzie. Okej. Okay. No tu wiadomo, głowa, no nie mam niestety żadnej tutaj terakoty, bo jakby, ja czuję, że jakbym akurat głowę zrobił, to... O, dobra, spoko, teraz to jest taki naprawdę obity tutaj, dobra, git. Nie no, powiem szczerze, że nie będzie to jakoś super tragicznie wyglądać. Jak się zrobi mu dobrze głowę i te miecze kuźwa na plecach i tak dalej, to wydaje mi się, że będzie taki fajny wiedźminek, nie? Bo mówię, przede wszystkim sama głowa bardzo dużo robi, bo o ile na przykład większość tutaj postaci kojarzy się na przykład po kolorystyce, czyli tutaj, że Goku, tak, no to kolorystyka bardzo taka charakterystyczna, tutaj, że Teletubbies, tak, tutaj nawet ten Shrek, bo że taki większy brzuszek i tak dalej, tu po prostu postać jakiejś tam dziewczynki, tam Hulk i tak dalej, to o tyle głowa już daje bardzo dużo, bo naprawdę gdzieś tam to się bardziej kojarzy, te elementy takie właśnie na głowie, włosy i tak dalej, więc tutaj myślę, że jak jest to, jest bardzo spoko zrobione, tu oczywiście jest właśnie ten taki pas, tu można jeszcze go na przykład poszerzyć, czy tam bardziej przyczepić i tak dalej, i tu jest wiadomo ta klata, można ją tak tutaj pogrubić i podnieść tak troszeczkę, no i wiadomo tą głowę dobrze zrobić, więc no ogólnie jeszcze trochę z tym roboty będzie, ale wydaje mi się, że tak jak to teraz już wygląda, no naprawdę, jak na moje możliwości i moją znajomość przede wszystkim Wiedźmina, samej postaci i tak dalej, to wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Przede wszystkim, no mówię, ciężko się buduje posągi, które są minimalistyczne, bo o ile łatwiej byłoby mi zbudować, o, łatwiej i trudniej. Trudniej pod kątem bloków i czasu budowania, a łatwiej pod kątem tego, że byłoby więcej bloków, mógłbym więcej elementów narzucić, więc wtedy można by było faktycznie się tutaj bawić tymi szczegółami i tak dalej, a tak to za bardzo tego zrobić nie mogę. Czekajcie, spróbuję polecieć. Czy mam jakieś ewentualnie jeszcze, kurde, te gunpowdery i kartki i tak dalej, bo ja muszę sobie zrobić w ogóle tą. Muszę sobie zrobić fajerwerki, ja mam jedną śmieszną fajerwerkę, w ogóle jedzenia też nie mam, także będzie trzeba coś czuję, będzie trzeba, kurde, tutaj się zaopatrzyć troszeczkę w to wszystko. A propos ewentualnie live'a, który by dzisiaj mógłby być, to zobaczymy, bo bardzo prawdopodobne, że live'ika sobie jakiegoś zrobimy, takie z godzinkę, półtorej do dwóch naprawdę, bo nie chciałbym za bardzo dzisiaj szaleć, ale to jeszcze nie jest nic pewnego, więc się na to nie nastawiajcie, bo naprawdę wczoraj streamowałem łącznie na dwóch kanałach z 10 godzin. Coś, nie? Jakoś tak, tak, bo 6 i tutaj prawie było 4, no to 10 godzin poszło wczoraj streamków na dwóch kanałach, więc na pewno nie było tego... Nie było tego mało, ale powiem szczerze, że o dziwo czuję się dzisiaj bardzo taki, nawet bym powiedział, wyspany. Wiadomo, jeszcze taki jestem zamulony i w ogóle jeszcze sobie fajnie muszę konkretnie zjeść i w ogóle, ale no tak wiesz, tak podsumowując ogólnie, no jak po tylu godzinach streamowania i naprawdę, ja byłem wczoraj ostro zmęczony, to się czuję okej. Okay. Mam 4 gunpowdera, tylko seriously, nie mam naprawdę więcej, nic, no. Tu wiem, że mam kartki jeszcze, to sobie z tego zrobię te fajerwerki. Chociaż tych kilkanaście będzie, bo naprawdę to, z tymi fajerwerkami to jest naprawdę ciężko. Ja coś czuję, że zrobimy mega polowanie na creepery, mega polowanie na szkielety, żeby mieć właśnie tą białą
ten biały barwnik cały, żeby móc zrobić oczywiście te białe włosy i tak dalej, więc no, tego się... O, teraz nagle przestało padać, dobra, to idziemy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda bez, kuźwa, deszczu, bo deszcz to zasłonił, kuźwa, połowę bloków. Ale tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że tragedii nie ma, szczególnie, że budowla nie jest jeszcze w ogóle skończona, tak? Nie, no myślę, że będzie naprawdę spoko. Wygląda przede wszystkim jak taki właśnie rycerz. Tutaj tą klatę, jak widać, na pewno będzie trzeba właśnie podnieść i tak dalej, ale to bardzo fajnie wygląda, te takie naramienniki, tak? Tu jest ta pierś powiększona, te ręce. To wydaje mi się, że jest naprawdę spoko, jak na moje tutaj umiejętności i to, że muszę to takim minimalizmem lecieć, nie? Także trzeba skończyć głowę, trzeba tutaj, wiadomo, włosy przedłużyć tu z tyłu troszeczkę, z przodu pewnie, chociaż tak będzie zawinięte za uszy pewnie, tak jak to Wiedźmin ma, wiecie, do tyłu zrobione i w ogóle. Także, no, będzie fajno. Przydałby się jeszcze tutaj jego, że tak powiem, wiadomo, symbol taki kluczowy i tak dalej. Z tym, że no nie, mogę dać tutaj ramkę na przedmioty i dać jakąś głowę czy coś, bo nic takiego, mogę głowę, nie wiem, smoka dać w sumie. To nie jest głupi pomysł, tylko to ja w takie detale się aż tutaj nie bawię w tych posągach, jak widzicie, bo są takie bardziej wygładzone, mniej właśnie detaliczne, ale bardziej takie... No wiecie, o co chodzi, no takie fajne posągi, takie ładne, kolorowe posągi. Także zobaczymy jeszcze, jak to tak naprawdę zrobię, ale cóż, tutaj się z wami pożegnam, dokładnie tak, tak więc dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Możecie się spodziewać, jak mówiłem, później oczywiście zapisu ze wczorajszego naprawdę bardzo, bardzo długiego live'a, więc wydaje mi się, że będziecie zadowoleni, jeżeli chodzi o to. No i cóż mogę powiedzieć, widzimy się w kolejnych odcineczkach oczywiście codziennie o 13:30, wczoraj nie było, no bo był bardzo długi live, ale postaram się, żeby te odcinki oczywiście się pojawiały zawsze, codziennie i tak dalej, no, to dzięki, trzymajcie się, do następnego razu, hej hej!